Dzień dobry, kłaniam się Państwu w wieczorze Melomana, który mam przyjemność zapowiedzieć z Chicago. Tutaj bowiem zawędrowaliśmy z artystami Teatru Wielkiego z Łodzi, którzy na zaproszenie i we współpracy z International Music Theatre z Chicago prezentowali przed tygodniem Halkę Stanisława Moniuszki. Dodajmy, że była to już trzecia łódzko-chicagowska kooprodukcja, a wcześniej odbyły się tutaj premiery Strasznego Dworu i Barona Cygańskiego. Podobnie jak w poprzednich realizacjach, tak i tym razem Teatr Wielki zabezpieczył część solistów, część chóru i orkiestry, a International Music Theatre skompletował na miejscu zestaw wykonawców, uzupełniając go polonijnym baletem Vici. Taka sama zasada obowiązywała w przypadku realizatorów, bowiem z łodzianami, Kazimierzem Kowalskim, reżyserem spektaklu, i Aleksandrem Traczem, kierownikiem muzycznym, współpracowali twórcy z Chicago. Scenograf Bolesław Wolski, choreograf Magdalena Solarz, asystent dyrygenta Zeonid Modricki i kierownik chóru Anna Schott. Jeśli chodzi z kolei o solistów chicagowskiej premiery, to udział w niej wzięli stolnik Tomasz Fitas, Zofia Anna Jeremus, Janusz Henryk Zygmunt, dodajmy inicjator całego przedsięwzięcia, Halka, artystka z Chicago Stefania Kondela, na zmianę z Sylwią Maszewską, Jątek, reprezentujący Chicago Józef Chomik i nasz Andrzej Jurkiewicz. Wreszcie jako dzięba wystąpił Kazimierz Kowalski. W trakcie dzisiejszego, jak i następnego wieczoru Melomana będziemy starali się przekazać atmosferę tego niecodziennego przedsięwzięcia. Zaprezentujemy refleksje uczestników, organizatorów i obserwatorów chicagowskiej Halki. W naszych relacjach znajdą się, rzecz jasna, również fragmenty prób oraz spektakli, jak i inne elementy oddające nasze wrażenia z pobytu w Chicago. Zanim pojawiliśmy się w Chicago, trzeba było przeżyć długi, bo trwający około 10 godzin lot, w trakcie którego nastąpiła zmiana czasu, wynosząca, jak wiadomo, pomiędzy Warszawą a Chicago 7 godzin. To spowodowało, o czym później wiele osób wspomina, problemy z dostosowaniem się do funkcjonowania w nowych warunkach. Ale ostre tempo pracy, narzucone od samego początku, nie pozwalało na zbytnie rozczulanie się nad słabościami naszych organizmów, tym bardziej, że w programie pobytu trzeba było jeszcze znaleźć czas na bliższe poznanie miejsca, w którym się pojawiliśmy. Chicago, cel naszej podróży, leży w sercu stanu Illinois, nad pięknym jeziorem Michigan. Jest ozdobą i dumą centralnej niziny. Jest ono trzecią co do wielkości aglomeracją Stanów Zjednoczonych, liczącą około 8 milionów mieszkańców. Jest też największym węzłem komunikacyjnym USA. Lotnisko O'Hare należy do najbardziej uczęszczanych portów lotniczych świata. Każdego dnia startuje i ląduje na nim około 1400 samolotów, a rocznie przewija się tutaj ponad 50 milionów pasażerów. W 1850 roku w miejscu budowy nowej twierdzy, zastępującej zniszczoną przez Indian w 1812 roku, stwierdzono z przerażeniem, że Chicago położone jest na bagnach i że grozi mu zapadanie się w podmokły teren. Zostało ono uratowane w wyniku szeroko podjętych prac renowacyjnych i inżynierskich. Nieprawdopodobnie szybkie tempo rozwoju miasta przejawiało się m.in. w preferowaniu budownictwa drewnianego. W rezultacie niewielki początkowo pożar, który wybuchł w 1871 roku, zamienił miasto w pogorzelisko. Stare drewniane Chicago przestało po prostu istnieć. Dach nad głową straciło 300 tysięcy osób. Pod koniec XIX wieku i na początku XX stulecia Chicago było z pewnością najdynamiczniej rozwijającym się miastem świata i wtedy też przekroczyło pierwszy milion mieszkańców. Kłopotom z brakiem terenów zaradził wynalazek windy, który pozwolił na podciągnięcie miasta w górę. Potwierdzeniem tego niech będzie fakt pojawienia się w architekturze Chicago drapaczy chmur z żelaza i szkła, z których 3 należą do 5 najwyższych budynków świata. Symbolem lat 20. w Chicago jest Al Capone, gangster, mocny człowiek przestępczego podziemia, właściciel fantastycznych fortun, które zdobył w czasach prohibicji na przemycie alkoholu. W 1942 roku w Uniwersytecie Chicagowskim przeprowadzono pierwszą kontrolowaną reakcję jądrową. W Chicago wydano największą na zachodzie pozycję książkową Encyklopedię Britannica. To w Chicago wynaleziono zamek błyskawiczny. Tu powstały pierwsze domy sprzedaży wysyłkowej, a także swoje podwoje otworzył McDonald's ze słynnymi hamburgerami.
Chicago, miasto skrajności i nadzwyczajności, stale potwierdza swoją wielkość. Polka jest trzecią pozycją, która jest zrobiona z moją firmą i z Teatrem Wielkim w Łodzi. Natomiast piąta pozycja, nie licząc oczywiście wcześniej koncertów, które cieszyły się powodzeniem, koncertów bez orkiestry, czasami z częścią orkiestrą, które doprowadziły w końcu do tego, że jesteśmy tutaj i pracujemy nad Halką. Wszyscy, z którymi rozmawiamy, mówią, że trzeba niesamowitej odwagi, żeby podjąć się realizacji dzieła operowego czy operetkowego w warunkach, które nie ułatwiają całej sprawy. Dlaczego się zdecydowałeś na coś takiego? Ja sądzę, że warunki są takie, a nie inne. Warunki są takie, jak często bywają na Zachodzie, jeżeli cokolwiek się robi. Dzisiaj już jest taka tendencja, że robi się wielki festiwal, tydzień przed tym festiwalem zjeżdża się orkiestra, muzycy otrzymują nuty i są wspólne próby, my też, na tej samej zasadzie. Trudne warunki, nie wiem, czy trudne warunki, natomiast na pewno jest mało ludzi, którzy takiego ryzyka podjęliby się. Ja nie widzę ryzyka, ja mogę nie przespać noc, natomiast jeżeli podchodzę do sprawy, to ja widzę już finał, widzę, praktycznie słyszę brawa, które mają być za 5, 4 czy za 8 miesięcy. Ponieważ oglądają nas również widzowie Łodzi, a z tą byłeś swego czasu związany, może przypomnij się tej publiczności z tej polskiej działalności. Cały teatr praktycznie mnie zna, bo tam byłem oficjalnie na kontrakcie przez 8 lat. Tym niemniej, powiedzmy 2-3 lata to były wyjazdy z Pagartu, wyjazdy estradowe i z czego najwięcej można było czerpać w tamtych czasach pieniędzy. I te wojaże doprowadziły mnie tutaj, bo tutaj też przyjechałem na 2-letni kontrakt z Pagartu i zatrzymałem się na dłużej, powiedzmy. Natomiast z Łodzi, no, poza teatrem, poza wojażami z teatrem, mam dużo kolegów. Domyślam się, że jeśli zaproszenie dla artystów Teatru Wielkiego już jest kolejnym z rzędu, to należy przypuszczać, że jesteś zadowolony z tej współpracy. Tak, pierwsza współpraca układała się na zasadzie jeszcze tak, powiedzmy, wyczuwania i większych nerwów. Natomiast w tej chwili ja często podkreślam, albo robiąc swoją listę, kto ma przyjechać, nie ingeruję zbytnio w to, kto ma przyjechać, ale jeżeli uważam, że ci ludzie pomagają, nie tylko w sensie artystycznym, ale i fizycznym, bo tutaj taka pomoc jest też konieczna, bo przecież mamy tylko 5 dni, żeby to powstało, w 6-7 dzień to już jest produkcja przed publicznością. W związku z tym cenię sobie to. Oni wiedzą, jak się poruszać. Oni mają tutaj przyjaciół. Oni znają miejsce, gdzie się ta produkcja odbywa. W związku z tym to jest wielkie ułatwienie. Pomimo wspomnianych ułatwień biorących się z wcześniejszej znajomości i wzajemnej sympatii utrwalonej w trakcie poprzednich realizacji, pierwsze próby nie należały do łatwych. Halka w porównaniu ze Strasznym Dworem i Baronem Cygańskim musiała przysporzyć większych problemów, które należało rozwiązać przed wejściem do sali Lion Technical Auditorium, w której odbywały się próby generalne i premierowe spektakle. Ze względu na to, że dla artystów z Chicago każdy dzień wiązał się z ich normalną pracą, próby do Halki mogły się odbywać dopiero w godzinach wieczornych, a kończyły w nocy.